Odnośnie wlanych olei do silnika są trzy bańki, ponieważ silnik zużywa olej i miałem zapas z innego samochodu. Dwie bańki z oznaczeniem Blue EV są z tej samej partii produkcji i jedna z oznaczeniem XTL jest z innej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Octavia 2.0 TDI 184 konie z 2019 roku, przebieg auta 143 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza oleju z samochodu, w którym odłączona została odma, ponieważ DPF wypalał się co około 270 km. Inicjatorem eksperymentu jest Jarek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Jarek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Fuchs Titan GT1 Pro w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 483 km, 45% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 7 miesięcy, co ważne do podkreślenia, wykonano dolewkę w ilości 1,5 litra świeżego oleju. Przed wlaniem badanego oleju była zastosowana płukanka silnika. W ramach dodatkowych informacji Jarek napisał tak. Jeżeli chodzi o silnik, to jest bez żadnych modyfikacji, jedynie odma jest odłączona, ponieważ DPF wypalał się co około 270 km, teraz się wypala co 350 i czasami więcej. Co do oleju, to trzyma niższą temperaturę podczas jazdy niż zalany wcześniej, prawdopodobnie był to olej VAC, bo samochód wcześniej był serwisowany VASO, poza tym nie widziałem większej różnicy. Z ciekawostek wysłałem zdjęcia filtrów i zdjęcie odmy, z której leci olej pod samochodem, która jest odłączona z powodu częstego wypalania się DPF-a. Można by podjąć ten temat w komentarzach, jaki wpływ na silnik ma brak podciśnienia w komorze korbowej silnika. Filtry oleju są dwa, ponieważ zawsze po wlaniu płukanki wymieniam filtr na nowy, żeby nie płukać starego filtra. Filtr paliwa jako ciekawostka po 10 tysiącach km, filtry czyste bez opiłków. Jestem ciekaw wyników badań. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 62 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,2 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy słabą zgodność, przede wszystkim dlatego, że lepkość w niższej temperaturze jest wyższa od zadeklarowanej, natomiast w wyższej temperaturze niższa od zadeklarowanej, różnica na poziomie 3-4%, przełożyło się to wszystko na różnicę wskaźnika lepkości na poziomie 9%. Może to mieć związek z tym, co napisał Jarek, mianowicie odnośnie wlanych olei do silnika są trzy bańki, ponieważ silnik zużywa olej i miałem zapas z innego samochodu. Dwie bańki z oznaczeniem Blue EV są z tej samej partii produkcji i jedna z oznaczeniem XTL jest z innej. Do próbki oleju do badania został proporcjonalnie wlany olej z trzech baniek. Próbka zużytego oleju została pobrana przed zalaniem płukanki.
Na stronie Fuchsa nie można znaleźć już oleju z oznaczeniem Blue FV, tylko XTL, ale myślę, że jest to ten sam olej. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 61,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,5 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Otrzymujemy zatem bardzo dobre wyniki, praktycznie znikoma zmiana w 40 stopniach oraz 6% spadek lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja bardzo dobra. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobre, bez większych zastrzeżeń. Jak na plamę z diesla to bardzo dobry wynik. Sadza na umiarkowanym poziomie, jedynie ten okrąg zewnętrzny bardzo duży, co może mieć związek z obecnością jakiegoś zanieczyszczenia. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni do podkreślenia następujące miejsca: degradacja dodatków oraz antyutleniacza stan ostrzegawczy, w obszarze zanieczyszczeń stan ostrzegawczy, sadza stan ostrzegawczy, stopień sulfonowania wczesny stan ostrzegawczy, rozcieńczenie paliwem stan ostrzegawczy, reszta parametrów na zielono. Wygląda zatem na to, że tego paliwa jest całkiem sporo w tej próbce, natomiast olej wykazuje dość dobrą odporność na zmianę parametrów lepkościowych. Druga opcja jest taka, że działa synergizm różnych zmian i wypadkową jest nieduża zmiana lepkości. Podsumowując, jakość ogólna tego oleju po zbadanym przebiegu jest na satysfakcjonującym poziomie. Wydaje się, że ten olej ma jeszcze w zapasie kilka tysięcy kilometrów. Szukając optymalnego momentu na wymianę, można mieć to na uwadze. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!